wasze zdrowie, panowie. Dzięki, beba, dzięki. Ja pierdolę. Co? Godzinkę stała, słuchaj. Jest po prostu oleista. No, to jest fajna kochta. Przepraszam. A ten Abeba jeszcze cię zabybolał? Od takiego zimnego, czy już nie? No to do Asa. Sztuczne nie bolą, słuchajcie. Do Asa i do Bartbira, zagadka śląska. Kajlerzy Krym. Wiecie, Kajlerzy Krym? Na cios. Nie rozumiem. Gdzieś jest gorą przecież. To nie możesz rozumieć, że krem na ciastku chyba. Gdyby tu szali, kurczę, nie strasz. Ja się tego świata nie wystraszyłem, a co dopiero ciebie. No właśnie, się wtedyśmy po nim świata. Coś. Szarik to jest dopiero twój pierwszy koniec świata, że ja już tego świata przeżyłem. To jest jego pierwszy raz. Nieprawda, bo drugi. Bo jeszcze był 2000. Bo słyszeliście, że koniec świata to jest najbardziej ruchome święto. No. To bójda była od początku, mówię wam. Nie będzie końca świata nie. Chyba, że pierdolnie jakaś asteroida, czy... i będzie po nas. Bo słońce... Nie, wtedy kiedy pan zmieni strukturę karmy. Hopy, teraz krótki będą. Zagadka wojskowa. Jaki jedzą ser marynarzy na okręcie podwodnym, wiecie? Topiony. A wtedy nie zjadcie. Dobra, chłopaki. Czemu Wedel nie miał dzieci? To jest wasze klimaty warszawskie. Czemu Wedel nie miał dzieci? Nie. Bo cały interes kakao ładował. Albo pan. Ja przepraszam, ten drugi głos, który się teraz odzywa, to jest głos takiego starego twierdziela. Pampersem. A ja ci życzę naprawdę i twoje zdrowie, wszystkiego. Hej. No to kawał młodzieżowy będzie delikatny i lightowy. Ja się nazywam Sowa siedząca w samochodzie. Taksówka. Ja pierdzie. Jak każdy będzie sięgał po drugą butelkę, to mu dziecko zabierz. Bo to się skończy nie końcem świata, ale jakąś rozpierdą. Twoje zdrowie, kochany. No już nie zadawać teraz, bo ale to będę posłuchał jako posłucha. Ja pójdę. A czym się różni? I to ma plan spadać śnieg. Przynajmniej u mnie tak zapowiadają. No, o, to swój dostał. Kuźwa. O! No, pięknie. Tego się nie spodziewałem. Szalony łopat. Wasze zdrowie? Dzięki, że tak ona spełniła, że Pepusz. Patrz, jak ci ładnie będzie. Patrz, Pepusz. Widać, to wiecie, zapamiętam. Nie dam rady. Jestem silniejszy od ciebie. Niemiecki to nic, gorzej z piechotą. Na grach tu nuby, kurwa, spierdzieli mi z respawnu czołgiem i... Gdzie oni są w ogóle? Nuby, kurwa. Jedna z naszej lewej klance.
Gdzie jest KW? Znaczy ja mówię jako na, Niemiec. Na, dawaj, zrobi się to zdjęcie. Już. Gdzie ty, gdzie mam pójść? Czekaj, serwery postawię. Ale będę troszeczkę się kiwał. Dobra, dobra. To dobrze. Nie, miałem takiego Simpsów Adolfa. O. Fajna. No kurde. No nie ma. No już stawiam. O jest, Capral Deep on PC. Pstryk. A, poczekaj chwilkę, poczekaj. A mam hełm, czy jestem w czapce? Bardzo pieronie. Dobra, wyłączam. Co wyłączasz ty? Nie jest tutaj mapkę w ironie. Aha. Pokażę ci chyba mapkę, którą zrobiłem na terenie jakiejś dzierżawy z powierzchni zdaniem. Dobra, dobra. I wyjdź tam na... Okej, dobra. Nie, wyjdź tam jeszcze raz, gdzie byłeś. No jestem. Nie, tam na obserwatora. Chłopy, a może ten kanał niżej, co? Bo tu chłopaki se grają. My już się nie skończymy. Spokojnie, no to nie przeszkadza nam. A to koniecznie trzeba być tym... zajączkiem? Nie, to muszę ci pokazać. Co? Ze słoika? Oczywiście, jest taka kiełbasa biała ze słoika. To jest z firmy... Cały. Nie. Ale to może jest u was na Śląsku tylko. Nie, to jest... Gdzie ja to kupiłem? Kurwa, w Kauflandzie. Bo nie znacie klimatu. Chociaż ty się bardziej tam, znaczy pieczywem tak zajmujesz i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo lubię kiełbaski. Słuchajcie mnie, panowie. Penalty game.
Uwaga, zabiegam! Prawy chyby! Zdrowia, ale ja nie będę już pił, bo się troszeczkę wyspę. To ja się napiję, Beba, twoje zdrowie teraz, bo ja troszeczkę muszę zacząć pić. Z powrotem. Wypili wszystko. Chłopaki, wiecie, że w Somalii ostatnio 5 tysięcy kibiców na meczu zginęło? Polsz faktorem i ryszką. No, ty, ale to ja. Się chyba. Nie pamiętasz, nie? Tak. Ale zostań z nami, jest koniec świata. Rano się już możesz nie obudzić. Co? Ja też cię bardzo lubię. Ja też cię bardzo lubię, ale ty nie opuszczaj nas, ty. W tak czarnej godzinie. Nie, troszeczkę wiesz, sponiewierałem, więc... No dobrze. Jak to trudno, nie będzie miała z ciebie pożądanie. Nie obraziła się na mnie, że tak się śmieje. Dobra, na razie zeskakuję trochę. No na dobra, jak się masz. No, hej. Kurde, te warszawiaki to mają słabą kondycję, tak? To się dopiero rozkręca, a to wszyscy do góry. No, no. To jest jak dziennie toperza, czy co? Batmany. Ale jak były te Rusieckiego, te wszystkie mięsa. Ostatnio było z takiej firmy, mam taką kuźwa, ale to jest zajebiste. Kiełbasa biała w słoiku. A wiesz co, chłopcy się jednak boją. Beba poszedł, Ryszka poszedł, oni się chyba rzeczywiście przygotowują. Ale oni na dół poszli, wiesz, do tego nowego. Cieszyć go. Pocieszyć go, no. Nie tak mówiłem, kupiłem sobie to Edge of Chivalry, ale Aeronauta sobie też zarzucę, a co mi tam, stać mnie. No. Szczególnie, że teraz takie rzeczy pisze historyczne mapy. Na pewno, ja w to nie wątpię, a jeszcze taka dobrana ekipa. Tylko tam już na poważnie wszystko jest, nie? Ale szok, no to jest bazowe, nie? No, bo szok, muszę teraz w armię kółkę grać, nie? No ja lubię to właśnie to z łucznią. Trzeba się odmienić. Grasz postać czerwonych, niebieskich lubisz? No bo oboje. Aha, zajpa, jak obecnie przeciwko mi nogę, jedną, to no. Jak umiera, to fajnie jeszcze podskakuje przed śmiercią. Wiem. Nie, to jest fajne, to jest, rzeźnia jest piękna w tym Age of Chivalry, to mi się podoba. No widzisz, Zajs, no nie pograć 10 godzin i jesteś już dobry.
Патроны кончились! Ale jesteś giełd. No, no to spoko wygrałem. Teraz się dowiedziałem na polskim serwie. Zapytałem się, kiedy jakiś mat patrz. Ma być styczny. Tylko... Nie, czterech nas jest teraz. Aha. A, żyjesz w ogóle. To ty zniszczę ten dobrze. Ja wiem, no ale to że się stracił na chwilę, jak jakiś kuźwa Star Trek. Już, już. No. Trzeba było nalać. Zdrowie, zdrowie. Aaaa. Widzisz, byk zapomniał. Zdrowie. Zdrowie, siosi, nie siosi. Gdzie się siosić dobrze żmoci. Mam sąsiada, który dobrze wiesz, władza. Dobrze gada. Co to kuźwa za mapę? Ja pierdziel. Chyba jak tyś mnie zabił, ty? Gdzieś tam czołgał jak syn Kreta. Kurde, ty czy chłopcy jest... Kurwa, masz jakiego mocne. Beba, przestań, Beba, jak ty płaczesz, jak jest pierwszy raz. To jest dobra chwileczka, znam Chopina. Nie, tylko kurwa, zrobiłem tak, że sobie wyjęłem i sobie pomyślałem i dostałem tego krupniczka i zostawiłem przy samochodzie w śniegu, żeby się trochę zmroziła. Jest tak skurwysyńsko zimna. O matko. A to u was jest śnieg? U nas jest, wiecie co... Stary, jest minus 10. O kuźwa, no u nas jest minus 6 w Warszawie. A u nas jest minus 6 i gówno, nie ma śniegu. A u nas jest z minus 18 pewnie. Mróz jak cholera. A z ty giździe pieruński, zaś tam... Ty, ale ja cię, chopię, cię nie miał trafić. Ty się chyba nabity, bo ty tak lotusz, tak że się ukrył. Bo już jest... Bo jest policze nadupcone jak... A, no to się nie ma co dziwić, że cię idzie trafić. I on nie miał tego handgranatu wyciągnął za paska. Dlatego, że się tak miotał i teś mnie nie trafił. No, cały magazynek, wtedy to się nie zdarzyło jeszcze. Ja czekaj, ja cię teraz zajdę od winkla, ty się lepiej tam pilnuj. Ja pierdolę, jak Ślązaki grają. Fajnie grają, gryfnie. No. Ja. Hand granat poszedł, as. O, widziałeś? Ajajajajaj. Sąsiad z żoną uciekł do drugiego pokoju. Muszę ich sprawdzić. Idź sprawdzać, co oni tam robią. Nie, po prostu wezmę im flaszkę. Weź, powiedz, wszystko słyszałem. A z tobą porozmawiam jutro. Zobaczcie, zareaguję.